Chciałem przemrużać, łyżek nie było. Gżeruju. To on, tak, to przez niego. To wszystko przez niego. Tak, to on. Witać? Próbowaliśmy Mazury, dokładnie w Warszawie. O tym dowiecie się kiedyś, co tam nam udało się zrobić. Ale teraz słuchajcie, jest mi niezmiernie miło was wszystkich witać. Dziękuję wszystkim artystom, przyjaciołom, czytelnikom za dzisiejszy pobyt. Mamy nadzieję, że dzisiejszy wieczór zamienicie, dopasujecie do magii Mazur, która nas otacza i przez cały sezon 2023 była z nami. Słuchajcie kochani, to jest taki początek tej imprezy. To za nie pierwszy raz zaczynamy imprezę, bo zawsze ona zaczynała się sama, a kończyła się ewentualnie tak oficjalnie. Więc ja serdecznie przede wszystkim dziękuję za wasze przybycie, zapraszam do wspaniałej zabawy i zapraszam za super doping tych muzyków, którzy grają dla nas, dlatego bo nas lubią, dlatego bo cenią sobie was i robią to całkowicie, całkowicie bezpłatnie. Więc kochani, bawcie się dobrze, życzę udanej zabawy. Jako dowód mojej miłości i wdzięczności. Pożeglarsko, wszyscy widzieli! Słuchajcie, chyba się zgodziła. Tak, Basia? Hip, hip! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! We'll be right back.
pytanie. Zeszłoroczny zachód sezonu 2022, wschód sezonu 2023 i ten zachód sezonu nie byłby możliwy, gdyby nie ekipa Bocianiego Gniazda. Więc nie wiem, czy Michał słyszysz. Więc kochani, zapraszamy w tej chwili do nas tych wszystkich, którzy z Bocianiego Gniazda jeszcze tutaj są. Michał, dawaj! Kochani, musicie wiedzieć, że to, że my się tu świetnie bawimy, jest tylko i wyłącznie możliwe dzięki Michałowi i ekipie Bocianiego Gniazda. I my za tą przyjaźń, za tą znajomość jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo mocno wdzięczni. Artur, dzięki Michałowi i całej jego ekipie. No właśnie, dzięki całej ekipie. Ale w tej całej ekipie jeszcze jest jedna taka perła, której też chcielibyśmy podziękować. Na Mazurach spotykamy podczas naszej pracy mnóstwo wspaniałych ludzi. Ale jest jedna osoba, która ma taki uśmiech, ma taką energię, ma tyle siły, że po prostu przy tej osobie nie idzie się denerwować, nie idzie się smucić i ta osoba daje nam nadzieję, daje nam radość, daje nam trochę też miłości takich w oczach. Kochani, chodzi o Wiolę. Kto lubi Wiolę, bije brawo! Wioli, ale nie udało nam się też tego załatwić, więc Wiolu, kochanie, dziękujemy bardzo za całe trzy imprezy, za to, jaka jesteś, za wszystko, co dla nas robisz i jak pomagasz wszystkim dobrze czuć się w tym miejscu. Jesteś aniołem tego miejsca i mimo, że to jest Bocianie Gniazdo, mimo, że pochodzisz do szatany, jesteś największym aniołem tego miejsca. Brawi, zdrowie! I kochani, Wiola dostała takie dwie małe szarpy, na których jest napisane najpiękniejszy uśmiech na Mazurach. Zdobyliśmy markera i jest prośba, żebyście się wszyscy na tej szarpach podpisali, złożyli dziękowanie, dali kawałek siebie właśnie dla Wioli. Kochani, wszystkiego najlepszego dla was. Dziękujemy serdecznie za wszystkie sezony, za wsparcie.